Cześć wszystkim. Na wstępie filmu chciałbym dodać, żebyście zostawili subskrypcję na naszym kanale, ponieważ połowa osób, które nas ogląda, nie subskrybuje naszego kanału. To bardzo pomaga, ponieważ film może dotrzeć do większej ilości osób i zdobywać większe zasięgi, co bardzo nam pomoże rozwijać się dalej. No i chciałbym jeszcze podziękować za 20 łapek, które zostawiliście pod ostatnim filmem Piotrka Znano. Także dzięki i zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was wszystkich na kanale kryptomani.com.pl. I zapraszam Was do subskrypcji kanału oraz do zaglądania na naszą stronę internetową o tej samej nazwie. Dzisiejszym tematem będzie jak stakować BitTorrenta. Na to wychodzi, że da się stakować BitTorrenta na platformie DLive. Wielu z Was pewno trzyma swoje BitTorrenty, raczej TRX-y, czyli trony na Trust Wallet, na Atomic Wallet lub na portfelu Tron, gdzie za to dostajemy co pewien czas BitTorrenty, bo taki airdrop jest zrobiony, że do 2025 roku będzie co miesiąc rozdawany BitTorrent. Także na przykład na Atomiku jest tak, że za każdy 100 TRX trzymanych w stackingu dostajemy jeden BitTorrent, czyli im więcej mamy tych każdego 12 miesiąca. Czyli jeżeli mamy na przykład, jeżeli ja mam na przykład tam 2000 coś tych TRX-ów, 2700, to dostałem 27 BitTorrentów i one się zbierają i co, i po prostu leżą. Wcześniej też skorzystałem z akcji na Binance, dostałem tam 7000 BitTorrentów. No i leżą i co z nimi zrobić. Na to wychodzi, platforma DLive jest kupiona przez TRX-a. BitTorrent też jest, należy do TRX-a, jest to token. Także wyszło tak, że da się po prostu to w stacking rzucić. Po rejestracji w platformie... O, córka przyszła. Po rejestracji w platformie wejdźcie sobie w settings. I po prostu sobie, gdzie to był, settings, zweryfikujcie profil, numer telefonu, adres maila trzeba potwierdzić, Google Authenticator i wtedy otwiera Wam się możliwość tutaj stackingu BitTorrenta. Niekoniecznie musicie być tutaj twórcami. Jest 25% podziału zysków tej platformy z różnych donacji, z różnych innych wpływów i te 25% jest rozdawane dla stakujących BitTorrenta. Obecnie total stakowanych jest 17 bilionów, na to chodzi. Wczoraj było rozdanych 13 milionów dla tych wszystkich i annual return dzisiaj jest, obecny annual return jest na obecną chwilkę. Zuzia, chwilkę, ja bym tu rozmawiał, wiesz? Muszę opowiadać. Trzeba być cicho, ok? I na obecną chwilkę jest 28%, prawie 29% w skali roku. I ja wrzuciłem właśnie 7000. I teraz Wam pokażę, jak to zrobić, mniej więcej. Trzeba mieć jeszcze Tron Linka, na którym trzeba mieć trochę parę TRX-ów, żeby mieć jakąś tam moc. Trzeba sobie ściągnąć Tron Linka. Ja sobie tutaj zostawiłem 215 bit torrentów, żeby Wam pokazać, jak to zrobić. I teraz. Klikniemy stake in, wpiszemy 215 i teraz klikniemy stake in, continue, transaction result, po minucie powinno pokazać, czy to wszystko doszło do tego. Ja już mam skonfigurowany ten właśnie stron linkiem. No i widać, że poszło i teraz wejdziemy tutaj z powrotem. I teraz zobaczymy.
Mam 7201 i tej piątki nie pokazuję. 210. I tyle. I dopiero po dwóch tygodniach można to po prostu zdjąć, jeżeli by ktoś chciał zdjąć to stykowanie. Bo zamrożenie jest 2 tygodnie. Po prostu postaram się po pewnym czasie zrobić następny filmik, jak to odmrozić. I zobaczymy rezultaty. Dość ciekawa opcja, jeżeli ktoś właśnie posiada sporo BitTorrentów i... Ale są miejsca, gdzie można zdobywać, ewentualnie właśnie, tak jak mówię, Atomic Wallet, Truth Wallet lub portfel Trona. Jeżeli tam trzymamy TRX-y, będziemy dostawać BitTorrenty. I te BitTorrenty możemy właśnie w ten sposób zainwestować w taką platformę jak DLive i zgarniać sobie po prostu zysk tutaj z tej platformy. I tyle by było z mojej strony. Wszelkie linki do DLive'a będą pod filmem. Na ściągnięcie tronlinka, bo jest potrzebny tronlink, bo trzeba skonfigurować go. Jest bardzo prosto, jak już tutaj klikniecie, to skonfigurujecie go bez problemu. I przesłanie tylko BitTorrentu tutaj właśnie do stackingu. Też zapodam adresy właśnie, gdzie trzymać TRX-a, żeby dostawać właśnie BitTorrenty za darmo, żeby później sobie tutaj wrzucać. Także opcja moim zdaniem bardzo ciekawa i właśnie można z TRX-ów zarobić sobie BitTorrenty, a jeszcze na BitTorrentach dodatkowo zyskać. No, trzymajcie się, do zobaczenia. A jeszcze bym zapomniał właśnie jeszcze kilka. Jeżeli ściągniecie Atomic Wallet i skorzystacie z naszego kodu lub Truth Wallet, to tak samo dostaniecie jeszcze tokeny tych walletów. No to te 3 w 1, jak to można powiedzieć. Dobra. Tyle by było z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.